Witam, zapraszam na prezentację łańcucha Abus Ochain 9809 o długości 85 cm. W 15-stopniowej skali Abusa ten łańcuch jest na poziomie 12, czyli charakteryzuje go bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. W zestawie do niego otrzymasz dwa klucze, instrukcję obsługi i kartę kodową umożliwiającą dorobienie nowych kluczy. Abus składa się ze stalowych, hartowanych ogniw o grubości 9 mm i waży ponad 2 kg. Osłania go solidna, materiałowa otulina, która jest zabezpieczona przed zsuwaniem. Dużą zaletą przy starciu ze złodziejem jest to, że łańcuch się nie plącze, gdyż jedna jego strona jest obrotowa. Taką wyginającą się we wszystkie strony rzecz ciężej odpowiednio zablokować i przeciąć nożycami lub szlifierką. Oczywiście, tak jak wszystkie zabezpieczenia, łańcuchy mają swoje dobre i złe strony. Ich plusem jest łatwość użytkowania i szybkość spinania roweru. Jeśli są hartowane i grube, to oferują też bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, ale przez to są też strasznie ciężkie i nieporęczne przy przewożeniu. Dobre uloki też ciężko pokonać, ale trudniej się je zakłada, nie mówiąc już o ich wymiarach i przewożeniu nawet ze specjalnymi mocowaniami. Ja jestem fanem zapięć składanych, o których nagrałem już parę filmów. Linki do nich znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Są w miarę bezpieczne, zabierają najmniej miejsca i dzięki dedykowanym uchwytom są łatwe w transporcie. Ich wadą jest kłopotliwe zakładanie. Jeśli stoisz przed wyborem zabezpieczenia rowerowego, to poświęć chwilę czasu i dobrze zastanów się, czego będziesz od niego oczekiwał. Jeśli chcesz się zawsze wozić ze sobą, wybierz zabezpieczenie składane. Jeśli wymagasz najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wtedy gruby łańcuch lub ulok sprawdzi się najlepiej. Do tego weź jeszcze pod uwagę, czy będziesz trzymał zabezpieczenie na dworze oraz czy będziesz spinał tylko swój rower, czy może więcej. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!